Przyjacielu, jeśli spotkałeś nas wcześniej, być może w poprzednim roku, jak staliśmy i mówiliśmy Jezusie i stwierdziłeś, że jakoś sobie poradzisz, że wszystko będzie jednak stabilne mimo koronawirusa, że twoje oszczędności się nie skończą, że paliwo nie zdrożeje, że taka inflacja, że tej inflacji nie będzie, która teraz jest. Jeśli spotkałeś nas miesiąc temu, dwa miesiące temu, to chcę cię powitać w nowej rzeczywistości od tygodnia. Jakbyś nie zauważył, mamy zupełnie inną rzeczywistość. Obudziliśmy się tak naprawdę w kryzysie, który jest może kilkaset kilometrów od nas. I jesteśmy tutaj po to, dzisiaj, kolejny raz, żeby zagwarantować jedyne rozwiązanie tobie, żeby zagwarantować, żeby pokazać ci jedyne rozwiązanie, które jest tak naprawdę gwarantem twojego bezpieczeństwa, jak i gwarantem twojej stabilności. To Jezus przyszedł na świat, aby ubogacić świat poprzez krzyż wszystkim, na co On zasługiwał. Przyjacielu, może ty jesteś kryzysowym meteopatą, może się boisz, może od tygodnia zmagasz się z lękiem, może boisz się o benzynę, może boisz się o pracę, o oszczędności, może boisz się o swoje dzieci, o przyszłość. Jesteśmy tutaj, aby ci powiedzieć, że wszystko będzie dobrze dla tych, którzy się narodzą z Bożego Ducha. Jeśli narodzisz się z Bożego Ducha, jeśli przyjmiesz Jezusa, a my jesteśmy tutaj po to, żeby ci w tym pomóc, będziesz miał zapewnioną obfitość, bo Jezus przyszedł, abyś miał życie w obfitości. Bez względu na okoliczności. Przyjacielu, nie czekaj na lepszą pogodę geopolityczną. Być może jej nie będzie. Ostatni tydzień pokazał, jak wszystko jest niestabilne, jak bezpieczeństwo jest umowne. Nie pozwól, aby twoje osobiste bezpieczeństwo było umowne. Nie możesz się na to zgodzić. Nie musisz się na to godzić. Religia tego chorego kraju nigdy nie reprezentowała Boga, jak i być może nie słyszałeś o chrześcijaństwie, które wykracza poza kanony religii katolickiej, jak i protestanckiej. Jesteśmy tutaj, aby ci powiedzieć, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest stabilnie, że wszystko będzie stabilne, jeśli tylko narodzisz się na nowo, jeśli runie to, co jest sztuczne, to jeśli runie twój humanizm, twoje poleganie na sobie, które właśnie teraz się kończy, być może z tym kryzysem społecznym, który teraz jest, być może sytuacja geopolityczna się pogorszy i być może będzie trudniej, być może paliwo będzie droższe, być może pieniądz straci na wartości, ale ci, którzy się narodzili na nowo, będą obfitować. Jesteśmy tutaj ludźmi obfitości, jesteśmy ludźmi, którzy mają poczucie bezpieczeństwa niezależne od okoliczności, jak również to materialne, które mamy cały czas stabilne, pomimo licznych kryzysów, które są, były i będą, i taka jest norma w tym świecie. Chcę ci powiedzieć, że jeśli czekasz na... jeśli towarzyszy ci naiwność, że być może wszystko będzie fajnie, może to jest jak gra w kości, być może nie będzie i co wtedy? Chcemy ci zagwarantować jedyny rozsądny ruch w tej sytuacji, czyli zaprzestanie polegania na sobie i przyjście do Jezusa, podłączenie się pod generator życia, generator wiary. Jeśli tylko jesteś zmęczony poleganiem na sobie, jeśli tylko jesteś zmęczony tą ciągłą walką bez satysfakcji, być może masz depresję, być może utknąłeś w stagnacji, my obfitujemy bez względu na okoliczności. Przyjdź i doświadcz życia.